Egunon Gustioi, guten Morgen. Ich möchte erstmal nochmal Halina begrüßen zur zweiten Runde. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Es ist mir eine große Ehre und Freude. And also I want to welcome again Yael, the granddaughter of Halina. She is always with her and traveling to the trips. And I want to thank you or welcome, bienvenidos, Marius. Marius va a ser hoy el intérprete de polaco a castellano. Me os escucha aquí en Euskadi. Y bienvenidos a todos vosotros. Y doy la palabra a José. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Voy a hacer una breve introducción para que sepamos por qué estamos aquí, para no quitar tiempo a la persona que va a estar con nosotros. Todo nace de un grupo de profesores de la escuela pública, profesores de religión católica, que en una de esas locuras que solemos tener y nuestros viajes a Berlín-Cracovia con alumnos del segundo de bachiller, concretamente del último curso del año pasado, con la guía que estuvimos en Auschwitz-Birkenau, tuvimos la gran suerte, después de muchos intentos, de poder contactar a través de la guía con una persona para nosotros que ya es especial, ¿vale? Una persona que es Halina, nos ponemos en contacto con ella. Nos cuesta nada. Nosotros pensábamos traerla el año que viene y ella nos dice no. Tiene que ser ahora. Y después de varios meses de trabajo, hoy tenemos la gran suerte, la gran oportunidad de vivir una experiencia importante. Pero solo os voy a decir dos cosas. La primera, que tengáis claro que los protagonistas de esta sesión, de este encuentro, sois vosotros. Sois vosotros y vosotras. Tenerlo claro. Halina es el camino, es un medio que se nos ofrece, pero vosotras y vosotros sois los protagonistas de este encuentro. Sin vosotros esto no sería posible. Y vosotros y vosotras tened en cuenta que de todas estas experiencias que os ofrecen vuestros profesores y profesoras, tenéis que ir formando vuestra vida, vuestro camino, vuestra forma de pensar, de actuar. Y la segunda cosa que os pido, y yo ya me callo, respeto. La experiencia de vida que hoy vamos a vivir aquí, yo personalmente creo que no tiene que dejar a nadie indiferente. Puede que no te guste, puede que no estés a gusto, puede que estés incómodo, pero no te puede dejar indiferente. Por lo tanto, pido respeto a la persona que está aquí, que está dando parte de su tiempo, de su experiencia vital intensa, y que sepamos sacar aquello que para nuestra vida sea positivo. Sois los protagonistas y respeto. Y sin más, pedimos a Halina que suba, que nos acompañe y empezaremos con la lectura de un poema. Halina, por favor, please.
Vale, ahora vamos a escuchar dos poemas de Halina Birnbaum, una sobre su madre y una parte, ah, vale, sí, una sobre su madre, muy bien. Madre, ¿me ves? En los momentos de gran tristeza o alegría, siento la necesidad de llorar fuerte y clamar. Madre, ¿me ves? ¿Me ves, madre? Yo sí existo, he sobrevivido, he crecido sola, he seguido los principios. He construido mi familia, mi hogar. He traído niños a este mundo y nietos que nunca conociste. Crié a mis hijos y les enseñé a disfrutar las comidas como las que nos solías preparar hace tanto tiempo y que tanto me gustaban. Y siempre, en cada momento, me solía preguntar, ¿qué habrías dicho, madre, si me hubieras visto? ¿Lo sabes? ¿Me ves, madre? Fuiste una mujer sencilla, común, una madre amorosa. Siempre quería ser como tú. Me esforzaba por conseguirlo. Llevaba tu imagen en mí. He sido menos valiente y silenciosa que tú, pero fiel al amor y a todo lo que me enseñaste. Habías sido arrancada joven de este mundo. Y ahora ya soy mayor que tú. Soy abuela, ¿sabes? Puedes imaginarlo, puedes verlo. Pero no solo de ahí viene mi emoción y me devuelve tu nombre. ¿Sabes, madre, que acaba de aparecer un libro en el que eres la heroína? Escrita por esa niña de ahí. ¿La ves, madre? ¿La oyes? Deseaba tanto alegrarme, pero solo hay lágrimas. ¿Me ves, madre? Abril de 1983. Urodziłam się w Warszawie. Miałam 10 lat, kiedy wojna wybuchła. Druga wojna światowa. Dużą rodzinę kochającą. Matka, ojciec, dwóch braci, ciocie, babcie, nawet dwie prababcie jeszcze. Wszyscy zginęli. Jedni po drugich. Opowiem wam, jak mnie udało się przeżyć to wszystko. Od początku wojny do samego końca. Nací en Varsovia en el año 1929. Tuve una familia feliz, con padre, madre y dos hermanos mayores que yo. También, en principio, tuve incluso bisabuelas. Y ahora os voy a contar cómo me he quedado sola en este mundo. Con un hermano, pero el hermano mayor, brat starszy, brat, też jest z Mariusz, nie? Czy nie? Marek. Tak. Zmarł. Nie. Żyje. Jeden, tylko Marek i ja. Solo después de la guerra hemos quedado mi hermano mayor, Marek i yo. Tak. Zaczęło się od bombardowania Warszawy. Straszliwe bombardowanie. Domy zawalają się, ludzie giną. Nasza cała ulica spłonęła. Nasz dom, mieszkanie, już nie mieliśmy niczego więcej. I po 3 tygodniach Niemcy zajęli Warszawę. Znaleźliśmy pokój w dużym mieszkaniu, gdzie mieszkało jeszcze kilka rodzin. Todo empezó el 1 de septiembre de 1939 con el bombardeo de Varsovia. En 3 semanas Varsovia estaba casi destruida, se riñó y rindió. Y entonces nuestra casa fue destruida y nos hemos trasladado a un piso de una dentista de 5 habitaciones, nosotros ocupando una habitación con alguna otra familia, muchas familias. Se refugiaron en este piso. Entre ellas, la mía. Niemcy od razu oznaczyli Żydów od nieżydów przez noszenie opaski z gwiazdą Dawida, żeby się znęcać nad nami. Desde el principio hemos sido señalados con un cinto blanco
con la estrella de David, para que estemos distinguidos, distinguidos de los demás, para poder también, sobre todo, para poder controlarnos y perseguirnos. Niemcy chcieli zająć całą Europę, wszystkie kraje i chcieli zniewolić wszystkie narody sobie, że oni są najważniejsi, najlepsi, a Żydów chcieli zupełnie zgładzić. Wyrok śmierci na wszystkich Żydów tylko dlatego, że urodzili się Żydami. Los alemanes de Hitler querían acabar con muchos países en Europa, sobre todo, pero los judíos, para ellos, tenían que desaparecer. Exterminio en forma plena, Halina lo llama cadena de muerte prescrita. Różnymi sposobami chcieli nas zgładzić. Getto. Żyć jak w więzieniu. Tylko pewna dzielnica jest dozwolona, żeby tam mieszkać. Después żeby Żydzi mieszkali. Después de unos meses, 10 meses, en Varsovia forman un ghetto. De ahí viene la palabra que también se suele usar en nuestros tiempos, ¿no? Un barrio solo para los judíos, un recinto señalado con un muro, con unas entradas controladas como unos casillas, puntos de control, controlados por los soldados de SS. Żydom nie wolno jeździć pociągami, Żydom nie wolno pracować, normalnie zarabiać, tylko przymusowe prace, z których przeważnie nawet już nie wracali, albo wracali pobici zupełnie. Żydom nie wolno, no nic, coraz nowe zakazy. I w jakiś sposób ludzie szukali, żeby jednak w jakiś sposób utrzymać się i żyć w najgorszych warunkach nawet, aby przeżyć. Todo fue prohibido, o casi todo. Claro, se estaba ampliando, se estaban ampliando las prohibiciones. No podían viajar libremente, no podían moverse. Trabajos libres, nada de eso. Solo trabajos obligados, de los que volvían muchas veces pegados, golpeados, etc. Pues ahí comienza la historia. Aunque los judíos intentaban buscarse la vida, mantenerse, sostenerse, ¿no? Para poder sobrevivir. Ludzie nie mieli gdzie mieszkać. Nie starczyło mieszkań dla tych ludzi wygnanych z dzielnic niedozwolonych dla Żydów. Dostawali na ulicy, umierali na trotuarach ulic, żebrali. Wołali kawałek chleba całymi nocami. Choć nie wolno już było na ulicy być w nocy. O 7 wieczór już nie wolno było być na ulicy. No había pisos para todos. Muchos judíos acababan en la calle, ahí tirados en los trotuares de las calles, gritando, pidiendo un poco de pan, un poco de comida para poder saciarse o rellenar de algo la tripa. Pero no había. Morían bastantes, los servicios no daban abasto con retirar los cadáveres por el hambre que había. Solo 2 veces a la semana pasaba un carro de caballo donde retiraban los cadáveres y luego los metían en una fosa común en un cementerio cercano. Myśmy mieli ten pokój jeszcze. Ten pokój został w getcie, w dzielnicy dozwolonej. To nam było lepiej. Hemos sido privilegiados. Hemos tenido una habitación en este piso, en el ghetto de Varsovia. 5 osób w jednym pokoju. Ojciec, mama, 2 bracia i ja. Nie było mebli. Skrzynki jakieś, pudła jakieś. Wszystko prymitywne. 5 personas en una habitación pequeña, no había muebles, todo cajas de madera, cosas por este estilo. Starszy brat był studentem medycyny i jakoś zastrzyki ludziom robił, pracował w szpitalu i było nam tym też lżej.
stał się chleb bardzo drogi. Najważniejszy stał się chleb. Coraz droższy każdego dnia i coraz gorszy. Hermano mayor fue estudiante de medicina, hizo dos cursos antes de la guerra, pues trabajaba como médico, no médico, como enfermero, hacía inyecciones, ayudaba, hacía curas, por eso pudo traer cosas a casa. Pero cada vez cosas de peor calidad, pan de peor calidad, empezaba a faltar de todo. Było strasznie ciasno w getcie. Nie można było przejść ulicą. Nazbierało się około 500 000 ludzi i nie było miejsca. I wybuchły choroby, zarazy. Ludzie umierali na ulicach, puchli z głodu, nie widać im było oczu z twarzy. En el ghetto de Varsovia, eso está bien saber, los alemanes juntaron 500 000 de judíos. No había sitio. Se estaban extendiendo las epidemias, las enfermedades contagiosas a tope. Por eso fue una de las razones que la gente moría más. Incluso costaba moverse por las calles porque la gente no cabía ni... Y la imagen es horrorosa porque gente gritaba, se veía todas las desgracias que un ser humano se puede imaginar. Aunque, por lo que veremos más tarde... Eso no va a ser lo peor. Wysoki mur oddzielał nas, jak więzienie, od strony, gdzie mieszkali nie Żydzi, Aryjczycy. Lepsza rasa, Aryjczycy. Un muro alto nos separaba el ghetto de la zona aria. Aria, mejor raza, tal así lo consideraba Hitler. Żydzi sami musieli budować ten mur. Y mismos judíos estaban obligados a hacer este muro, ¿no? Y tak potem wszystko, co było śmiercią, do zagładą, zmuszali Żydów własnymi rękoma robić to. Una experiencia muy difícil y complicada fue cuando obligaban a hacer las cosas a los judíos, que hagan para los judíos y muchas veces contra los judíos, que es decir, retirar los cadáveres de sus hermanos, de los hermanos del pueblo, ¿no? De la nación judía, pues esta experiencia es muy, muy, muy difícil. Sabes que haces algo que sirva para oprimir a tu pueblo, a tu nación, ¿no? A los tuyos. Po dwóch latach takiego życia przetrwaliśmy jeszcze, część ludzi przetrwało, ale zaczęło się wysiedlenie tak zwane. Niemcy pewnego dnia wystawili wyrok taki, że wszyscy Żydzi, całe te 500 000 ludzi skupionych razem, zdrowi, umierający, i chorzy, i małe dzieci, i starzy, wszystko zostanie wysiedlone na wschód do pracy. A było to na śmierć. Ale nikt nie wiedział o tym. Después de 2 años, así, en estas condiciones, los alemanes toman la decisión, y lo hacen por decreto, a deslocalizar el ghetto. Lo comunicaban como un traslado para ir a trabajar. También hay que, esto no ha dicho Halina, hay que situarse un poco en contexto. Empezó la operación Barbarossa, y Hitler, el ejército alemán atacó a Rusia. Y claro, faltaban manos para trabajar detrás del frente, ¿no? Para como apoyo, como refuerzos. Pues así lo vendían los alemanes. Pero eso fue ni más ni menos la condena de muerte. Zaczęły się łapanki. Całymi dniami, miesiącami, przez kilka miesięcy szukali nas, łapali na ulicach, wyciągali z domów i prowadzili na stację, która była ostatnią stacją w życiu naszym. Nazywali to Umschlagplatz po niemiecku, plac przerzutowy, przerzucić nas do nieba jako dym po spaleniu, po gazowaniu. Los alemanes formaron
llevaron hasta las vías del tren a una plaza delante del colegio donde estudiaba hermano de Halina, para hacer, y lo llamaban Umschlagplatz, que es la plaza de trasbordo. Para los judíos, y también desde la perspectiva de hoy, es trasbordo de tierra hacia el cielo, ¿no? Con el humo de las cámaras de gas. Pero entonces fue una experiencia también difícil, difícil viendo que cada día miles y miles de personas se están llevando en los trenes. Wywozili co dzień po 10 do 15 tysięcy Żydów i ci ludzie nie wracali więcej, ginęli, nikt nie wiedział, co się z nimi staje, ale była groza, strach. Cada día sacaban de 10 a 15 mil personas. Miedo, agobio y todos estos sentimientos y estas emociones más profundas del ser humano que puede sentir ante un peligro así. Mieszkania puste, tyle co dzień więcej i więcej pustych mieszkań, rzeczy na podłodze rozrzucone, jakieś tam fotografie, listy, książki. Nikt już tego nie potrzebuje, tylko ukryć się, aby żyć, wyłącznie żyć. Jeszcze dzień i tak. Każdy dzień oni szukają, a my się ukrywamy w piwnicach, na strychach. Pisos vacíos. Con restos de pertenencias de las personas que se han ido y nosotros con deseo de sobrevivir por lo menos un día para que no nos cacen, ¿no? Esta fue nuestra existencia, este fue el pan de cada día de cada uno de nosotros, escondiéndose en trasteros, en sótanos, en sitios húmedos, infrahumanos. Eso es lo que vivimos entonces. I tylko chleba już nie można było dostać. Wszystko, jeśli można było chleb dostać, to tylko za dolary. Wszystko było takie drogie i niedostępne. Todo fue muy caro. El pan se compraba con los dólares americanos, muy sobrevalorados, de mala calidad. Pues la gente ya no tenía que ofrecer y nada más, poco más. Ubraliśmy wszystko, co najlepsze, jedno na drugim, jedną jeszcze sukienkę, swetr, płaszcz, aby tam gdzieś na wschodzie nie będzie, to żebyśmy mieli. Mama wzięła koszyczek i trochę mąki, trochę cukru, kostki cukru i butelki oliwy. No chleba już nie można było dostać. Nos hemos vestido en plan cebolla, una ropa encima de otra, porque si nos decían que tenemos que ir al este, habrá frío. No se sabe qué nos va a pasar. La madre de Halina siempre tenía una cesta preparada con un poco de oliva, de azúcar, de mantequilla, de harina para poder preparar aunque sea un poco de pan, ¿no? Ale to już nie było ważne. Ważne było tylko, żeby nas nie znaleźli, żeby nie dotarli do naszych kryjówek, a oni docierali. Wszędzie docierali. I co dzień jeszcze całą moją rodzinę już wykryli i wywieźli. Tylko mama, ojciec i moi dwaj bracia jeszcze byliśmy razem. Toda la familia de más, menos nosotros cinco hemos estado juntos, nos manteníamos, pero ya han sacado. Estaban buscando por todas partes, encontraban también nuestros refugios, nuestros escondrijos. Escondrijos, pues fue de verdad una caza para contra las personas, ¿no? Co wieczorami w nocy nie łapali. Co wchodziliśmy do jakichś mieszkań, gdzie jeszcze jest jakaś piwnica niewykryta albo strych i całowaliśmy się wieczorem, że jeszcze jesteśmy, że my jeszcze jesteśmy razem. I tak oby dalej, żeby nas nie rozdzielili. De piso a piso. De sótano a sótano, de los sitios que todavía los alemanes no han descubierto, pasamos cada día por la noche saludándonos, besándonos, abrazándonos por poder superar un día más. Ale ta pustka wokoło,
ta śmierć wokoło i jeszcze nadzieja, może jutro, może ta wojna się skończy nagle, ale nie. Vacío, soledad y a la vez esperanza, que igual esta guerra acaba, igual mañana, sino dentro de poco. Złapali nas po miesiącu. Odprowadzili na Uszak plac. I mama moja po drodze szypała mi policzki, żeby miała dobry kolor, że niby będę mogła pracować. Powiedziała, że jedziemy na rolę do pracy, ale mam powiedzieć wszędzie, że mam 17 lat, a miałam 13, bo oni nie potrzebują dzieci, powiedziała mama. Nie mówiła, że zabijają, ale zabijali wszystkich. Mi madre me estaba haciendo piscos para que me ponga roja, que parezca más edad. Y me mandó decir que en vez de tener 13, que tengo 17 años, porque niños para los alemanes no contaban. Y así, un día caímos, después de dos meses. ¿Jeden miesiąc o dwa? Gdzie? Po miesiącu. Po miesiącu, después de un mes. Después de un mes caímos, nos cazaron. Ludzie stłoczeni na tym placu, na tym Umszlak placu, krzyczą, chcieliby się wydostać stamtąd. Gubią się, gubią dzieci w tym tłumie. I Niemcy nagle, nie było pociągu i Niemcy wystawili karabin maszynowy, wycelowali w ten cały tłum. Halina se queda con el recuerdo de que en esta plaza Umszlak plac de Transbordo todavía no ha llegado tren, están todos amontonados. Juntos, los alemanes para meter más miedo sacan una ametralladora, esta arma automática grande dirigida hacia este grupo, esta multitud, con la amenaza si os movéis os disparamos. Ojciec objął nas wszystkich, przytulił do siebie, mnie i brata i mamę. Mama zupełnie spokojna była, tylko powiedziała mi, nie bój się. Każdy człowiek musi kiedyś umrzeć i my umrzemy teraz razem. To nie będzie straszne. Już nie bałam się niczego, już jakby wszystko było poza mną i nieważne już. El padre nos abrazó en aquella plaza a los cinco. Como pudo, claro. Con la mirada de amor, de cariño. La madre le dijo a Halina, no tengas miedo, estamos juntos, esto es lo más importante. Y si nos toca morir, no te preocupes, cada persona un día tiene que morir y morirá. Pero lo importante es que nos guardemos en este amor y en este cariño todos unidos. Jednak przyjechał pociąg. I nie musieli nas zabić na miejscu. Zaczęli zganiać wszystkich biciem, karabinami, kolbami karabinów, kijami do pociągu, do wagonów. Wagony bydlęce, w których wozili krowy, konie. Wszystkich do wagonów. Al final no nos dispararon, llegó el tren. Y nos metieron en los vagones para animales, donde antes se llevaba vacas, caballos, ganado. Así, amontonados, nos metían, no se respetaba nada, unos encima de otros, pisando a otros, en unos vagones donde casi no había ventanillas, todo se amontonaba, la gente se asfixiaba, faltaba aire, etc. Mama wzięła mnie za rękę i brata mojego za drugą i ciągnie nas w kierunku odwrotnym od pociągu. Ojciec szedł za nami, żeby być razem, żeby się nie rozłączyć. Mi mama, me cogió de la mano y quería alejarnos de este tren, de las puertas, de esta multitud que los alemanes empujaban hacia las puertas del tren. Detrás iba el padre. No querían desconectarse, no? Desunirse. I wtedy widziałam po raz ostatni mojego ojca.
Nie mam nawet fotografii, mam tylko ten obraz przed oczyma, jak policjanci okrążają go i biją go z wszystkich stron i on znika. Już więcej go nie było. Znika w pociągu. Y así es la última imagen que tengo de mi padre. Las policías le rodean, le dan paliza con las porras y le meten en el tren. Biongo. Ya no tengo ni su foto. Esta es la última imagen que tengo de mi padre. Ojciec miał 47 lat wtedy, taki silny mężczyzna. 47 años. Tak go bili. Tenía entonces el padre. Y le daban una paliza tremenda. Nagle już nikogo nie było więcej na tej stacji. Pociąg jeszcze stoi. I mój brat zaczął się denerwować i mówi: mama, chodź i my do pociągu. Co będzie z wszystkimi Żydami? Niech będzie z nami. Oni was zabiją. I jeszcze mi każą wasze trupy odprzątnąć, bo on pracował przy tym, że trzeba było odprzątnąć trupy czy rannych. Nie chcę tego dożyć. Ja też chciałam wejść do pociągu. Co będzie z wszystkimi, niech będzie z nami. Mi hermano pequeño quería que vayamos con el padre. Dice, que pase con nosotros lo que pasa con otros judíos, con otras familias judías, pero estar unidos. ¿Qué pasa? Que tenía miedo de que nos separemos, que nos maten, y él, esto no ha dicho ahora ha dicho Halina, él trabajaba en Umschlagplatz recogiendo cadáveres, llevando en carro a los enfermos, a los heridos, pues sabía qué significaba. Aquí no, pero en el libro esto está bastante descrito, que hubo momentos cuando volvía él de aquel trabajo obligado y no tenía ganas ni de abrir la boca por lo que ha visto. Mama powiedziała, jakie głupie dzieci wy jesteście. Przecież ten pociąg to śmierć. Musimy wszystko zrobić, żeby nas nie wrzucili do pociągu. Przedtem mówiła, że jedziemy do pracy na rolę, ale teraz powiedziała prawdę. Mi madre dice, no seáis tontos. Este tren significa muerte. Antes decía que vayamos a trabajar en el campo, etcétera, en la agricultura, pero al final para nosotros esto significaba muerte, y ella con todas sus fuerzas quería separarnos de este tren. Ukrył nas w kanale tam. Na tym placu. I pociąg odjechał. Myśmy zostali. Udało nam się przekupić policjanta i znowu wrócić do getta, do naszych kryjówek. Hemos corrompido a un policía judío i parece ser que nos ha dejado esconderse en un canal i hemos podido salir de aquella plaza tremenda, pero todo fue, claro, sobornado y cosas por este estilo, haciendo chanchullo sus negocios, ¿no? I dalej te łapanki, dalej to samo. Aż nadchodzi jesień, początek jesienia, i przerywają te łapanki. Czekaj, jeszcze jedno zdanie powiem. I już wiemy, że to jest na śmierć do Treblinki i już wyciągnęli, z pół miliona ludzi zostaje jeszcze jakieś 50 tysięcy. Ostatni ludzie. Llega el otoño. Llega el otoño de aquel año y paran de cazar a las personas. Sacarlas, llevarlas en trenes. De medio millón de personas han quedado 40, 50 mil, pues la décima parte que ha sobrevivido, y entre ellos nosotros. Nadchodzi zima, oni przerywają już te łapanki, nadchodzi zima. Chilek, ten młodszy brat właśnie, ten, który jest cały czas z nami, bo starszy Marek był studentem medycyny i on cały czas był w szpitalu. Szpital był czynny, choć nikogo nie leczył,
ale istniał, żeby ludzie wierzyli, że nie zabijają wszystkich. I tak zima jest spokojna mniej więcej. Ale już tylko así, resztki ludzi. Con un poco de tranquilidad podemos sobrevivir el invierno. Mi hermano mayor es enfermero, sigue trabajando en el hospital, aunque casi no hay nadie, nadie llega porque o se han muerto, los que han sobrevivido pudieron aguantarse como sea, ¿no? Como pudieron. Pues así, restos de nuestra nación se queda en Varsovia. Już tej zimy mówią, że na wiosnę zlikwidują getto, że wszystkich zabiją. Zaczęli budować bunkry pod ziemią, zaczął organizować się bunt. Jedyny pierwszy bunt w całej Europie, 19 kwietnia 1943 roku. Empiezan a organizarse los judíos. Empiezan a construir bunkers, canales subterráneos para poner resistencia, formar un grupo armado y también hacer un levantamiento, ¿no? contra los alemanes. Y así fue en el 19 de abril de 1943, el levantamiento en el gueto de Varsovia. Hacían búnkers para esconderse, ¿no? en caso de bombardeo y todas estas cosas. Wśród nocy, to był 18 kwietnia, dzień przed powstaniem, obudzili nas tacy ktoś z tych powstańców obudzili, żeby szybko wejść do bunkru, bo całe getto zostało zablokowane naokoło, wszędzie Niemcy. Marek został w innej dzielnicy, tylko ja, Chilek, mama i moja bratowa Hela poszliśmy do bunkru pod ziemię. I a víspera nos avisaron, hemos ido a un bunker. En el día 18 de abril hemos ido a un búnker, mi hermano mayor, este enfermero, se ha quedado fuera ayudando. Mi madre, yo, mi hermano pequeño, es mayor que ella, pero pequeño de los dos, pequeño, más pequeño, y cuñada. Se casaron, esto no ha dicho Halina, se casaron una noche en un piso con las ventanas tapadas. Cuando alguno de los judíos les dejó una vela y un judío piadoso les bendijo y entonces así empezaron vida juntos su hermano Hildek y su mujer entonces ya Hela. Już nie było, że się w dzień ukrywamy, a w nocy schodzimy do jakiegoś pustego mieszkania po ludziach, których już wyciągnęli. Teraz już nie wychodzimy z bunkru 3 tygodnie. Tres semanas en este búnker donde no entraba mucho aire, el ambiente fue asfixiante, nadie pudo salir, se hacía de todas sus necesidades, cada uno como podía. Búnker przetłoczony, dużo więcej ludzi niż miejsca, ludzie kłócą się, zdenerwowani, napięcie, ciemno. I zrobili tak, organizują, że dzień będzie noc, a noc dzień, żeby nas nie słyszeli Niemcy i nie wyciągnęli, a oni wyciągają z bunkrów, znajdują i wyciągają i na umszlak nas prowadzą i dali na śmierć. Zostaje jedna godzina. Dobra, jest czas. Jest czas. Una hora para todo. Para ella, vale. Había más gente que sitio en aquel búnker. ¿Qué pasa? Que, como dice Elia, faltaba de todo, pero sobre todo el miedo se apoderaba. Los alemanes sacaban a la gente de los búnkers. A veces, cuando tenían miedo, echaban un granat para que salgan saltando y entonces puedan dispararles. Pero cómo se protegían o cómo intentaban sobrevivir, pues tenían que cambiar el horario. Cuando fuera del búnker hacía de noche, entonces hablaban, conversaban, hacían lo que podían, y durante el día intentaban dormir
para que los alemanes no se den cuenta de dónde están escondidos, etcétera, ¿no? Pues todo, toda la día y noche al revés, ¿no? Ale już wiedzą, że wszyscy są ukryci w bunkrach albo w innych kryjówkach i podpalają dom za domem, ulicę za ulicą, już nie szukają. Podpalają albo topią bunkry, gdzie słyszą ludzi, a ogień tam nie dociera i do wejścia nie znajdują, zalewają wodą. Para los alemanes cada solución vale. ¿Qué hacían? Estaban quemando las casas. Desde arriba, abajo, y así la gente o con el humo tenía que salir o se asaban. Así, desgraciadamente. Y si no, para meter en agujeros, en sitios donde había huecos, ¿qué hacían? Echaban agua y también tenían que salir los que se estaban ahogando, claro. Pues estas fueron maneras, entre otras, de actuar en el gueto a los alemanes que con bajo coste y sacaban la gente a las calles. Nie mamy już co jeść. Nie zdążyliśmy wziąć produktów, które mama przygotowała na taki bunker. I tylko kawałek cukru kilka razy dziennie i trochę wody. Woda była wewnątrz. Dlałam z głodu po prostu. Ya empezaba a faltar alimentos, bebida. Mamá no pudo traer cosas que nos pudieran ayudar a sobrevivir en aquellos tres meses. Pero la gente, y entre ellos nuestra protagonista, Halina, se estaba mareando, vomitando, empezaron a entrar las enfermedades, gente hinchándose de hambre. Trzeci tydzień. Wszystko pali się nad nami. Dym wdziera się do środka i nie ma powietrza więcej. Nie można nawet zapałki zapalić. Ludzie mdleją. Woda, ręczniki, prześcieradła tak powiewają, że jak gdyby jest powietrze, ale nie ma. La gente se marea, vomita, humo por todas partes. Intentan con las sábanas despejar un poco el aire, pero al final no sirve para nada. Ktoś wyszedł i pokazał Niemcom nasz bunkier. Wrzucili granat. Alguien nos entregó y metieron granat en el bunker donde estuvimos. Drabinę wsadzili do środka i kazali wyjść, pomagali nawet wyjść, bo bali się, że w bunkrach już wtedy jest powstanie, w bunkrach już była broń, w wielu bunkrach, więc jeszcze na razie nie zabijają od razu przy wyjściu. Wyprowadzają nas na plac. Już wszystko było zburzone i spalone, nie jednego całego domu w getcie. En el ghetto ya no había casa, casa entera. Todo fue destruido. ¿Qué pasa? Al meter granat, tenían miedo mismos alemanes de poder entrar por si había armas dentro del búnker para que no les disparasen, etcétera. Pues incluso facilitaron escalera para que los judíos pudieran salir a la calle. Teraz już tylko pociąg i Treblinka, o której słyszeliśmy, w której zniknęli już wszyscy prawie. Tylko ta garstka jeszcze, z której my jesteśmy ostatni, teraz nasza kolej przychodzi. Trzymałam mamę za rękę, żeby tylko razem z nią wejść do tego samego wagonu, żeby się nie pogubić. Y el único pensamiento que ahora nos queda solo ir en tren a Treblinka, que significaba muerte, ¿no? El campo del exterminio, ni campo de concentración porque no, allí no, la gente no trabajaba, iba directamente a la cámara de gas. Pues mi único deseo es tener la mano o pegarse a mi madre y agarrarla siempre de la mano. Byłam z nią razem w tym samym wagonie, ale już nie było miejsca. Już deptałam po innych ludziach, już mnie bili w nogi i tymczasem oni bili ludzi, którzy stali przy drzwiach wagonu,
ludzie upadli jedni na drugich i tak było jeszcze więcej miejsca przy drzwiach. Wypchnęli jeszcze ludzi, aż nie można było tych drzwi zamknąć. I wtedy zaplombowali pociąg i pociąg ruszył. Y nos montaron el tren, unos encima de otros, pisando, cerraron la puerta y empezábamos entonces nuestro camino hacia el infierno. Ludzie krzyczeli, padali, kłócili się, chcieli wody, wody. Ja też tak strasznie chciałam pić, a mama ma butelkę z jakimś płynem, a to olej, nie woda. I jeszcze ta Treblinka, mama dokąd? A mama mówi do pracy na roli, a ja już wiem, że to Treblinka i chcę każde kłamstwo, tylko nie to słowo, że tam jedziemy. Pues tenía ganas de, estaba asfixiada, gritos, incluso discusiones entre nosotros, entre la gente que había de ahí dentro. Tenía ganas de beber, pero lo único que tenía mi madre es un frasco con oliva, no fue agua. Pues no me pudo dar. Aquello, una vez más, me dice mi madre que vamos a trabajar en el campo, pero yo ya lo sabía y le dije bien claro, no, vamos a Treblinka, a la muerte fija. Ludzie duszą się, padają, dleją, nie ma miejsca. Niemcy na dachach wagonów i na schodkach pod oknami strzelają do środka, jak my krzyczymy. I coraz taki stos ludzi, coraz więcej, którzy upadli. Jedni duszą ciężarem swoich ciał, tych innych. Ja też upadłam w końcu. Unos encima de otros, aplastándose, empujándose. Al final caí porque ya no tuve más fuerzas. Alemanes por todas partes, en el techo del vagón, en las escaleritas que sujetaban o estaban al lado de la puerta, ¿no? Nie czułam już niczego. Było mi dobrze. Byłam omdlała cała. Aż ktoś mi upadł na twarz i zaczęłam się dusić. I wtedy porwała mnie siła taka, jak dzikie zwierzę jakieś. Wyrwałam się spod tych wszystkich ludzi, co na mnie leżeli i z tych własnych butów, takie wysokie, zasznurowane do ton. I wyszłam na zewnątrz. Con las últimas fuerzas despejé un poco la gente que me estaba aplastando. Quité mis zapatos que tenía de cuerda, de correa, esto, como botas altas. Y salté arriba para poder respirar. Un sentimiento tremendo y complicado, un sobreesfuerzo, diría yo. Las pies hinchadas, heridas. De verdad, pensaba que esto es lo peor que me pasó en la vida. Zdjęłam całą odzież, rzuciłam z siebie, żeby dotrzeć do okna. Było wysoko, ja byłam mała. I dotarłam do okna wreszcie. Wysadziłam głowę. Pod oknem dwóch Niemców. Lufa karabinu, jednego z nich tutaj. Tu. Nie widział mnie widocznie, było ciemno już. Pociąg, a ja tylko chciałam oddychać, oddychać. Już nic mnie nie obchodziło więcej, tylko powietrze. Pues llegué al final a una ventanilla pequeña para poder respirar. Quité toda la ropa porque el sudor, el ambiente bochornoso que hacía en aquel vagón no me dejaba, me quitaba aire, fuerzas, todo lo que supone. Y me acerqué a la ventanilla, saqué la cabeza y un alivio tremendo sentí. Pero en este mismo momento, en este mismo instante, bajo de la ventanilla, por otro lado del vagón, un alemán con una arma, con una pistola, me acercó la pistola bajo la barba, amenazándome, si intentas saltar o hacer algo, te disparo. Dojechaliśmy do stacji jakiejś, nie Treblinka, Lublin,
Majdanek. Obóz, prawda? O tym nic nie wiedzieliśmy, że istnieje taki obóz. I byliśmy szczęśliwi, że nie Treblinka i nie zabiją nas. Al final, no fue Treblinka. Fue Lublin, Majdanek. Otro campo de concentración, todavía para nosotros desconocido. Byłam bosa, naga prawie. W ciemności wyciągnęłam coś, co na ziemi w wagonie było jakieś palto męskie. I tak wyskoczyłam z tego wagonu. Było wysoko, było bardzo trudno. Padał deszcz i było błoto, a chciałam lizać to błoto. Po prostu taka byłam spragniona. ¿Os podéis imaginar? Sale del vagón, agotada, casi sin fuerzas físicas. Coge un abrigo de algún hombre mayor, solo para poder taparse porque ahí hacía frío que traspasaba todo el cuerpo. ¿Y qué ganas tenía? Tenía ganas, y así lo hizo, beber el agua del charco en pleno barro para poder quitarse la sed. Tłum ludzi, już niepodobni do ludzi prawie, zmęczeni, wycieńczeni, każą nam biec dokąd, nie wiadomo dokąd. Po drodze ci, co nie mogą chodzić, strzelają do nich. I moja mama nachyliła się nad taką zabitą kobietą i zdjęła z niej buty na wysokich obcasach, żeby ja wyglądała, że mam 17 lat, że jestem duża, bo dzieci, mąż po drodze mówili, że zabierają dzieci, zabijają. Nos mandan a correr a un sitio desconocido. Por el camino la gente se pierde. Los que se caen están fusilados, matados, disparados. La madre de Halina se acerca a una señora que la dispararon así y la quita los zapatos de tacón. Y se la pone a Halina para que parezca una persona mayor, no una niña de 13 años, porque se sabía ya que los niños no sobreviven, se llevan niños y les matan al momento. Nie mogłam chodzić na tych wysokich obcasach i nogi w ogóle mnie bolały jeszcze z pociągu. Chilek pomagał mi chodzić, opierałam się o niego, ale w końcu odłamał mi obcas z buta, bo widział, że ja nie mogę w tych wysokich obcasach. I gwóźdź mi został w pięcie i chciał odłamać wśród drogi, dalej idziemy, i chciał odłamać drugi obcas z drugiego buta. Doszliśmy do miejsca, gdzie oddzielali kobiety od mężczyzn. I już nie zdążył. I tak zostałam. ¿Qué pasa? Que, claro, no sé como vosotras, pero eso no dice Halina, digo yo. Pero en esos zapatos de tacón una niña de 13 años no supo andar. Y fue su caso. El hermano, Hilek, el pequeño, el más pequeño, le quita el tacón de un zapato por el camino. Pero ¿qué pasa? Que el clavo se le queda en el, no el tobillo, ¿cómo se dice? En la suela, sí, pero abajo, en la parte de trasera. En tacón se le queda el clavo metido. Otro zapato sigue con tacón, así coja va. ¿Qué pasa? Llegan al momento, porque el hermano quería también deshacerse del tacón de otro zapato. Llega el momento de la selección, ¿no? Donde separan los hombres de las mujeres. Mało kto z tych ludzi został przy życiu. Mało kto jeszcze spotkał tych mężczyzn, z którymi się rozdzielili, od których nas oderwali. Hilka już nie widziałam więcej. Nie mam też zdjęcia jego. Miał 20 lat wtedy. Hilek, su hermano, tuvo 20 años. Muy pocos pudieran reencontrarse con hombres, con mujeres, con hombres y al revés. Pues desde entonces su hermano pequeño desapareció de su vida. Mama powiedziała, że skoro nie jesteśmy w Treblince, to teraz wezmą nas do łaźni, dadzą inną odzież, jak w obozie się nosi, i będziemy w barakach, będziemy pracować. Ja powiem, że mam 17 lat i wszystko będzie dobrze. Mi madre me ha dicho que si no es Treblinka, no te preocupes, no estamos tan mal.
sobreviviremos, ahora vamos a ir al baño y luego nos darán algo para comer. Tenemos oportunidad y posibilidades de sobrevivir. Y czekałam już, tak długo to trwało, tak było wiatr taki i piach nocu i mama tak mnie tuliła do siebie, aż wreszcie przyszła kolej na nas. Powiedz to. Viento frío, arena en los ojos por el viento que hacía. Mi madre me abrazó cariñosamente y así estuvimos un buen rato. Y wreszcie ta łaźnia. Rozebrali nas jeszcze przed tą łaźnią do naga, tylko buty, te buty mi zostały. Ten jeden na wysokim obcasie, drugi bez i gwóźdź do nogi mi wyszedł z tego złamanego obcasa. I tak jednak weszłam do łaźni i jeszcze widziałam kobiety z bunkru, moja bratowa, moja kuzynka i mama, byłam szczęśliwa, chciałam ją pocałować. Mama, wszystko tak jak powiedziałaś, teraz będzie praca, barak i będziemy żyć. Nos mandaron a desnudarse en el baño, ahí hicimos baño. Nos dieron la ropa, algo para comer, sopas pokrzywy. Pues nos dieron algo para comer y yo muy confiada dije a mi madre, oye, ama, es nie tal como dices. Mama nie weszła, cały czas czekałam i nie wiedziałam, dlaczego mama nie wchodzi. Bałam się zapytać. Potem zapytałam bratową, Hela, gdzie mama? Powiedziała, nie ma mamy. Ja teraz jestem twoją mamą. Mamy zabrali u wejścia do tej łaźni, do gazu. Miała 42 lata, nie przeszła. Antes de meterse en el baño fue cuando nos despedimos. Esperamos a que pasemos por el baño. Pero mi cuñada y yo nos quedamos juntas por ser jóvenes. La madre de Teresa de Halina tuvo entonces 42 años. Al final la madre no sale del baño. Y mi cuñada Gela, de 20 años, me dice que porque Halina la preguntó, dice, ¿dónde está mamá? Y dice, mamá ya no está. Se la han llevado. To była najgorsza chwila w moim życiu. Straciłam przytomność. Po prostu tylko chodziłam w kółko i mówiłam, nie ma mamy, nie ma mamy. Nie mogłam w ogóle zrozumieć, co znaczą te słowa. El peor momento de mi vida. Yo repitiendo, mama no está, mama no está, mama ya no está. La madre se llevaron. Y no sabe qué han hecho con ella exactamente. Hela wszystko robiła dla mnie, żebym mogła przeżyć od tej chwili. Trzeba było, zapchali nas do baraku. 800 kobiet na podłodze, nie było miejsca, ten centymetr podłogi. I Hela się biła o wszystko. Przynieśli zupę jakąś. Przynieśli zupę na 800 kobiet, dali 100 misek na tą zupę. To trzeba się zabijać, bo najpierw o to naczynie, a później pchać się po tą zupę. Y wszystko Hela robiła za mnie, bo ya nie byłam w stanie. Desde entonces mi cuñada ha dicho, yo soy tu madre, y peleó por mí, luchó para conseguir comida, un poco de sustento, ¿no? Como podríamos llamarlo. Un día trajeron un balde con una sopa, pero para 800 mujeres solo había 100 platos. Pues hasta por ello estaban discutiendo entre Elias. I tak, nad ranem, wcześnie rano jest apel, liczą nas. Stoimy piątkami, po 5 kobiet w rzędzie. Wieczorem jeszcze taki apel. A wśród dnia trzeba pracować, dźwigać kamienie w tę stronę, w tamtą. Dzień trwa bez końca, od 4 nad ranem do późna na dworze. Bez jedzenia prawie. I tak.
No? Pues... No, dobrze. Así, día tras día, con poca comida, intentando sobrevivir como se podía, ayudándose unas a otras, pero de verdad los días se hacían muy largos. Hela walczy o siebie i o mnie. Perdona. mi cuñada, Hela, está luchando por mí y por sí misma. Raz, jednego dnia, apel rano, wszystkie kobiety pchają się do wąskie drzwi i te 800 kobiet chciałoby naraz wyjść, biją. I Hela już na dworze, na zewnątrz, ja się pcham, żeby być z nią i stoi przede mną SS-manka, nie daje mi wyjść. Cada día fue un día de supervivencia, ¿no? Intentamos salir, no nos dejan, pegan, gritan. Entre nosotras también, cada una quiere sobrevivir. Hela luchando por mí, pero un día aparece en la puerta, este es su recuerdo, aparece una funcionaria alemana, una soldada alemana, con la cabina, con la pistola y dispara y hace que todo el mundo se calla. Nie wiedziałam, dlaczego mnie zatrzymuje. Wiedziałam, że musi się wyjść na apel. I tak spojrzałam na nią. I wtedy coś zwróciło na mnie uwagę, bo to była selekcja. Kiedy kobiety pchały się wyjść, patrzała na nogi. A dużo było, co miały poturbowane nogi. I ja też, kuleję. Ale spojrzała i widziała, że mam jeden but na wysokim obcasie i jeden bez obcasa. I tak sobie pomyślała, że ja dlatego kuleję. I wypuściła mnie. Te inne do gazu. Cada día, cada mañana se hacía convocatoria. Y fue entonces donde se seleccionaba gente para cámara de gas o para trabajos. ¿Qué pasa? Que también veían, por lo menos por fuera, exteriormente, el estado de salud. Nuestra protagonista, Alina, estaba cojeando con estos zapatos desigualados, uno con tacón, otro sin tacón, con el clavo metido en la pierna, en el pie. Al final, la capoa alemana dice, cojea porque tiene un zapato con tacón y otro sin tacón. Pues me separó de otras. Y tak przeszłam. Prosto wpadłam w objęcia Heli. Y ona taka była szczęśliwa, że mnie zabrali. Así pude encontrarme o reencontrarme con mi cuñada, con Hela. Y este, por ejemplo, fue uno de los momentos de felicidad, de no poder estar sola, de poder sobrevivir, poder superar este día de selección, por ejemplo. Po prawie trzech miesiącach wybrali transport, że niby do obozu pracy. Tutaj był obóz zagłady. I zabrali nas do gazu. W nocy przyszli z psami, kolbami karabinów i zaprowadzili do komory gazowej. Kogo? Mnie i Helę. Przecież więcej nas nie było. Después de tres meses, nos llevaron... Całą grupę. Cały transport. Vinieron por la noche los alemanes, soldados alemanes, con perros y nos llevaron a la cámara de gas. Así fue aquella noche. Nosotros pensábamos que ya se está acabando todo. Kobiety zaczęły się modlić, zamknęli nas, trzeba się było rozebrać do naga, zamknęli nas. Były, co waliły w te drzwi pięściami, co krzyczały, co modliły się. I tak całą noc czekałam na tą śmierć. Jak przyjdzie śmierć? Trzymałam Helę za rękę i tylko myślałam, jak przyjdzie śmierć. Do rana. Toda la noche hemos estado esperando en esta cámara de gas. Las otras mujeres estaban rezando, otras gritando. Algunas mareadas decían bobadas. Y yo pensando, a ver cuándo llega la muerte. Akurat zabrakło mi gazu tej nocy. Wyprowadzili nas i zaprowadzili na pociąg. Do pociągu. Pero hubo suerte. Les faltó gas. No nos quemaron. No nos
asfixiaron con gas, ¿no? Abrieron la pabellón, la cámara, y nos llevaron al tren. Byliśmy szczęśliwe, całujemy się, nie zabili nas. Nie wiemy, dokąd jedziemy, ale na pewno nie będzie tak źle, jak było na Majdanku. Jeszcze rozdali nam po pół chleba. Ten chleb zjadłyśmy jeszcze zanim weszłyśmy do wagonu. Takie byłyśmy wygłodzone, ale to miało być na dużo dni. Nos dieron media barra del pan, la hemos comido antes. Nos avisaron que esto sirve para muchos días, para unos días. Teníamos tanto miedo y tanta angustia que... Y entre nuestra felicidad de poder sobrevivir, de ya que ya hemos superado cámara de gas, nada peor nos va a pasar. Al final vamos y nos montamos en el tren pensando que igual nos espera mejor destino. Był lipiec, gorąco, nie było wody, 30 godzin siedzieć. Powietrze było, były drzwi otwarte, ale nie wolno się ruszać. W ciągu tylu godzin. 30 horas de tren. Un poco mejores condiciones. No había tanta gente, pero unos también justo sentados 30 horas sin poder moverse. Aguantamos hasta que nos lleven a Auschwitz, ¿no? Dwóch Niemców pilnowało nas, żeby nie poruszać się. Para que no nos movamos, dos soldados nos estaban vigilando. Jedna kobieta koło mnie próbowała trochę się podnieść. Ryknął, krzyknął na nią. I ona nie usiadła z powrotem. Zabił ją. Strzelił jej tutaj. Upadła martwa po paru sekundach na ramiona swojej córki. Una de las señoras, con esta imagen se queda Halina, quiso levantarse para estrenir las piernas, para poder enderezarse, etcétera, ¿no? Pues el soldado alemán sacó la pistola y la mató. Cayó en brazos de su hija pequeña. Pociąg stanął, Auschwitz. To najgorsze teraz. No lo ha dicho Halina, el tren en plena marcha y los soldados alemanes tiraron el cadáver de aquella señora. El tren paró en un momento después. I la estación Auschwitz. Błoto, murowane baraki jakby na zawsze. Naokoło druty kolczaste, elektryzowane, tak jak na Majdanku też były takie. I biorą nas do łaźni, golą włosy, zabierają całą odzież, dają nam odzież jak do cyrku, nienormalnych, dla normalnych ludzi. Wokoło widać jakieś postacie bez włosów, bez jakieś ubranie, jakieś szare, jakiś kolor błota, wszystko wokoło błoto, straszne jakieś takie. No myślałam, stąd to już nigdy nie wyjdę. Todo de color de barro, los alambres con tensión eléctrica, ¿no? Imagen tremenda. Casi sin fuerzas, sin ganas, cuando dijeron Auschwitz, cuando vemos la descripción Auschwitz, casi la esperanza casi se estaba muriendo. Digo, de aquí no salgo. Ese fue el único pensamiento. Masa ludzi, wszyscy jakby mieli jedną twarz. Szare jak to błoto i te baraki takie i ta odzież taka i nie wiadomo kto mężczyzna, a kto kobieta, a kto dziecko, a kto stary, wszystko ma jedną twarz, masa taka i ten włosy nam ogolili, też dostaliśmy takie szmaty, że już nie jesteśmy podobni do ludzi i jeszcze już nie nazwisko i imię jest ważne, a numer. Mój numer jest 48693 i to są ludzie wyprowadzeni z warszawskiego getta na Majdanek i z Majdanka do Auschwitz. Według tych numerów wiedziało się skąd kto pochodzi i jak długo jest w Oświęcimiu, w Auschwitz. La gente fue tan agotada que costó distinguir quién es hombre, mujer, mayor o niño, con caras grises, casi sin vida,
blancas, ¿no? Como se suele decir aquí, todos rapados, sin pelo ya, sin cabello. Allí sentí que uno deja de ser persona, solo se queda con el número, número de las personas de ghetto trasladadas a Majdanek, al campo de exterminio en Lublin, y luego a Auschwitz. Número de Teresa tatuado, dejas de tener nombre, apellido, empiezas a ser el número. Número de Teresa es 48.693 y media estrella de David. Estos son signos de que los que significan tu también trayectoria. Wracają nas do bloku, gdzie są nary takie, wszędzie przepełnione. Każą nam wejść, są trzypiętrowe nary. Te biją w nogi, depcze się po ich głowach, żeby wejść wyżej. Te, co są wyżej, gryzą palce, żebyśmy nie mogły wejść. I tak wchodzę do najwyższej nary. Po 16 miejsca jest na 4. Jedna siedzi, jedna stoi, biją się całe noce i tak. Nos meten en un bloque, un pabellón, donde la gente sobra. Unos encima de otros, intentando subir a las camas. En una cama preparada para 4 personas, había 16 personas, os podéis imaginar. Y así, peleando, luchando, incluso pisando unos encima de, otro, de otros, en búsqueda de mejor sitio, ¿no? Ogromny obóz, nie tak jak Majdanek. Jestem z Helą. Jestem z tymi ludźmi razem, których nie znam, którymi się bijemy o ten kawałek miejsca i staje się coraz ich mniej, bo umierają, bo głód, bo mały kawałek chleba, taka porcja chleba dziennie, zupa jakaś, szklanka wody, co coś tam, jakieś tam obierki, można, nie ma niczego. I naprzeciw nas rampa. I pociągi, nadjeżdżają pociągi z Żydami z Polski, z całej Europy, z Francji, z Grecji, z Holandii. Wszystko idzie na śmierć. Tutaj widzę to wszystko na własne oczy. Stoję rano na apelu, wieczorem na apelu, zanim wychodzimy do pracy, 4 nad ranem już, na deszcz, na mróz. Ja tam byłam 2 lata, były 2 zimy i mróz, i śnieg, albo deszcz ulewa. I oni, jak jest ulewa, to nie dają nam iść do baraku, kiedy już nie wolno być na ulicy i każą klęczeć w tym błocie i trzymać po 2 cegły w każdej. A tutaj te pociągi z ludźmi, a z tej strony naszego baraku, po tej stronie, budynek z dużym kominem i ogień. Tutaj prowadzą, wyprowadzają tych ludzi, a tutaj już widzę tylko ten ogień i dym z nich i oddycham zapachem palonego mięsa ludzkiego. 2 lata tak. Así 2 años respirando con el aire que salía de las chimeneas de las cámaras de gas, aire que olía al cuerpo humano quemado. Día tras día, convocatoria tras convocatoria, selección tras selección, comiendo comida de miseria, sopa de órtiga, comida de cerdo, también sopa hecha de la corteza que se saca cortando el pan, ¿no? Teniendo pan, patatas, perdona, pues este fue su día a día. Y los trenes que venían y volvían, traían personas y se marchaban. De todas partes de Europa, Holanda, Grecia, Hungría, así fue. Así 2 años. Jestem z Helą. Hela staje się coraz chudsza, coraz bardziej chora. Różne epidemie, epidemia dyzenterii. Jest epidemia dyzenterii, to z baraku, w którym jest ponad 1000 kobiet, wypuszczają tylko 15. Trzeba się zabijać, żeby móc się dostać do ubikacji, do ustępu. Hela jest coraz słabsza. I selekcje. Kto jest chudy, kto ma wrzody ropne na całym ciele z niejedzenia, z robactwa. Zabierają do gazu,
tutaj widzisz tych ludzi przywożonych do gazu, a tu w środku jeszcze dają kawałek chleba, to może nie wezmą mnie do gazu, ale są selekcje i choroby. I tyfus. I tyfus. I tyfus. I inne choroby. Dysenteria. Dysenteria to było też okropne, sí. Z tym mówię. ¿Qué pasa? Tal como lo cuenta Halina, su cuñada, hasta entonces madre, hermana y cuñada, como la denominaba así, empieza a debilitarse en esta lucha constante. Hay personas que no aguantan, fuerzas se debilitan. Entonces, ella empieza a luchar por su cuñada y por ella misma, Halina, hace lo que puede. Pero la verdad es que fue tremenda imagen porque Gela, la cuñada, no puso ni a acercarse al baño, ¿no?, para hacer sus necesidades fisiológicas. Y todas estas experiencias la marcaron tremendamente. Dobrze, ja zaczęłam walczyć o nią, żeby ona mogła przetrwać. Były takie garnuszki na wodę, co nam dawali, na jakąś tam rumianek jakiś dawali, niby kawa. I żeby się, jak się ktoś załatwił do takiego garnuszka, jak miał dysenterię, to zabijali za to, były najgorsze kary. A jednak musiałam Heli, dawałam jej ten garnuszek, żeby się załatwiła i żeby go wydostać do ubikacji, żeby go opróżnić, bo za chwilę znów będzie potrzebowała i nie ma się gdzie umyć, i nie ma w co się przebrać. I nie obchodziły mnie żadne kary, tylko niech się załatwi. I tak schowałam pod palto ten garnuszek i tu i wydostałam się. Byłam mała, nie zwracali tak na mnie uwagi. Wydostałam się w tych 15, grupie z tych 15. ¿Qué pasa? Gela estaba debilitándose, yo, dice Halina, estaba ayudándole como podía. Una de las experiencias de la que se acuerda Halina es que quería hacer pis, Gela, la cuñada, y dice, ¿qué puedo hacer por ella, no? Porque sabiendo que no se puede mover mucho, lo que sea, quedarse o mearse encima, no es nada bueno, nada agradable. También, lo mencionó antes, se estaban expandiendo bastante las enfermedades contagiosas. La gente tenía llagas también por malnutrición o falta de la comida, de alimentos. Y se estaban ayudando unos a otros como podían. Ella se queda con el recuerdo del vaso que usaban para beber, pero para que la cuñada pueda hacer pis y que pueda echar estos restos, ¿no? Estos heces al baño. Pues le costó 15 minutos acercarse a un baño para poder vaciar, ¿no?, aquello. Y es una experiencia que la marcó, porque lo fundamental fue prohibido, ¿no? Lo fundamental para la vida, para sobrevivir. Y costó un montón. Uh-huh. En esfuerzo, ¿no? En esfuerzo. No hay selección. Ciągle jest więcej i więcej kobiet chorych i chudych, coraz bardziej chudych. Hela staje się chuda jak szkielet po prostu. Nie ma szans, żeby jeszcze jedną selekcję przeszła. I tak jednego dnia, prosto z apelu, wyprowadzają nas na plac, duży plac, z naszego baraku, jeszcze z innych baraków, jest selekcja. Jak tylko powiedzą, że wszyscy mogą się rozejść, a Żydówki zostają, to już wiadomo, na życie albo na śmierć. Pues los alemanes están eligiendo a las personas más débiles y haciendo cada día la selección, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un día que Halina se ha hecho constante que Gela no podrá más, la cuñada no podrá más, y un día convocan una selección, se acercan las dos. Cześć. Kazali nam się rozebrać na dużym placu takim do naga. Trzymamy tutaj odzież na ręku i tak jedna po drugiej, pojedynczo tak przechodzimy przez takiego jednego lekarza, tak zwanego doktor Mengele, znany z straszliwych prób doświadczeń na ludziach, i jeszcze jego pomocnik, drugi oficer. I on decyduje, jego ręka w
prawo albo w lewo, to jest prawo to jest na życie, a w lewo na śmierć. To jeszcze powiedz. Pues en este momento nos ponen en fila, mandan a quitarse la ropa entera y se acercan dos médicos, entre comillas, aunque uno sí que fue médico y además conocido, otro también supongo que sí, y su ayudante, se llama el doctor Mengele. Así Halina encontró se puso cara a cara con este famoso médico, ¿no? En el campo de Auschwitz, que hacía experimentos con los cuerpos humanos, hacía de todo tipo de experimentos, ¿no? Pues el ayudante daba señas. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda significaba cámara de gas, a la derecha te salvabas este día. Podniósł rękę na lewo, Heli, na śmierć. Mnie na prawo. Y en este momento, Mengele. Mi cuñada a la izquierda y yo a la derecha. Nie, przestałam się bać. Powiedziałam sobie, nie wrócę bez niej. Nie umrę teraz. Czułam całe życie w sobie. Muszę wrócić z nią. Nie dałam się wepchnąć, znaczy nie dałam oderwać Heli od siebie, a już zapisali jej numer na śmierć. Me agarré a Elia y dice, no, no nos van a separar. Elia ya casi ni sin fuerzas, no podía mantenerse de pie. Pues, no, no, yo no me voy sin Elia. Szarpią się ze mną. I wtedy ten drugi SS-man. Kim ona jest dla ciebie, że tak o nią walczysz? Powiedziałam, to jest moja matka, moja siostra, moja bratowa. Ja nie mogę żyć bez niej. No to idziesz z nią. Znaczy, idę z nią do gazu. I zapisali mój numer już też. Ale ja stoję pues, i nie daję jej. I nie idę do tej grupy, co na śmierć. Pues este ayudante de Mengele me pregunta, ¿y tú, y quién es esta para ti? Y digo, es mi madre, hermana y cuñada. Es mi todo, es mi todo. Pues... Su respuesta fue, su réplica fue rápida. Pues vas con Elia. Y también apuntaron mi número para ir a cámara de gas. I tak stały tam jeszcze taki cały rząd niemieckich oficerów, przypatrywali się jakby teatr jakiś. Powiedz to. Y ahí hubo una fila de los oficiales alemanes, de los soldados alemanes, y se estaban, nos estaban mirando. I jeden z nich, to był taki zastępca komendanta obozu, straszny taki SS-man. I on mnie zawołał do siebie. I uno de ellos tenía una cara tremenda, me mandó a venir para que me acerque hacia él, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo me dirigí hacia él. Zostawiłam Helę i pędzę do niego. I on już wstawiam do tej grupy, co ma iść na śmierć, a ja do niego biegam i krzyczę z daleka. Moja mama, moja siostra, moja bratowa. Y yo voy corriendo hacia él. Dice, es mi madre, mi hermana, mi cuñada. I tak podchodzę, już jestem blisko. Taki życie i śmierć w jego rękach. La vida y muerte en sus manos. I mówi mi, milcz, po niemiecku tak. Milcz, Schweigen, bo jak nie, to idziesz tam. Pokazuje mi ten ogień z tego komina, gdzie te palą się ludzie. A jak umilkniesz, to zwolnię ciebie razem z twoją bratową. I me manda a callar. Cállate. Si no, vas a cámara. I entonces nuestra protagonista Halina se calla. To już nie mogłam wierzyć prawie i tylko tak powiedziałam. Ja... No. No pudo creerlo. Así pudo salvarse. ¿Mm? Zaczęli się śmiać wszyscy strasznie. Ja, podrabiać mnie. A on zawołał tą kapo, która miała listę wyznaczonych na śmierć i kazał skreślić nasze dwa numery. Para ellos fue un juego. Se reían todos de eso. Pero el teniente del comandante del campo de Auschwitz mandó a la funcionaria para que se acerque y que quite de la lista los números de Halina y de su cuñada Hela.
Chciałam się rzucić na szyję, podziękować mu. Quería abrazarle, quería darle gracias. Zapomniałam nagle, kto to jest, kim on jest. To jest człowiek, który mi oddaje życie i Helę z powrotem. En este instante dice, es un hombre que me devuelve la vida. La mía y la de mi cuñada. Fue un momento feliz. Jak mnie rąbnął w twarz, upadłam. I él me ha dado un tortazo en la cara. Ale wróciłam z Helu. Pero he vuelto con mi cuñada. Al pabellón. Hela tylko powiedziała, Halina, dlaczego to robisz? Ja już przecież i tak nie żyję. Ona już była jak szkielet. Mówi, ja jeszcze oddycham twoim oddechem. Ale ja mówiłam, będziesz żyła. 5 minut, dobrze? Już skończyłam. Sí. Hela, la cuñada dice, ¿por qué lo haces para mí? Si yo estoy ahora cadáver con un poco de vida. Preocúpate de tu vida, yo, para mí ya no hay esperanzas. Pero para que sepas que yo respiro con tu aire. Hela umarła po kilku tygodniach. Después de unas semanas Hela ha muerto. A ja jeszcze dalej. Jeszcze selekcje różne przeszłam. Aż 44 rok i przywożą pędem Żydów z Węgier. Już oni przegrali prawie wojnę, ale jeszcze chcą skończyć, wykończyć wszystkich Żydów z Węgier. To im jeszcze zostało. Varias selecciones las he superado. El año 44, casi guerra ya acabada. Los alemanes siguen con ganas de acabar con o poner final a la famosa solución final. Traen gente incluso de Hungría, de lejos, para poder acabar con los judíos. Y wtedy piekło. Pociągi stoją w kolejce, bo nie ma miejsca w komorach gazowych i w krematoriach, żeby spalić tych ludzi. Los trenes están esperando en cola, uno detrás de otro, porque no hay sitio en las cámaras de gas para poder acabar aquello con las personas, de la vida, acabar con la... Wzięli mnie do pracy, gdzie sortują odzież po zabitych. I tam nawet było co jeść, bo ludzie przywozili z sobą, oni mieli długą podróż do Oświęcimia z Węgier. I przywozili z sobą różne rzeczy, bo myśleli, że jadą na nową kolonizację żydowską. Na kolonię żydowską. Sí. Podéis imaginaros que Elena estaba trabajando, sorteando, haciendo o seleccionando las pertenencias de los judíos que venían. Así también tuvo acceso a ropa, zapatos, también traían a veces... cosas, comida, alimentos, restos que les quedaban. Ella se queda con esta imagen de los judíos húngaros que pensaban que se van a otra colonia judía, ¿no? A trabajar en una colonia para los judíos. No sabían que van al campo de la muerte, Auschwitz. Y tak, już nie jadłam tego chleba, który dzielili. Bo już miałam dosyć jedzenia tam przy pracy. To nie jadłam tej zupy lagrowej i tego chleba już nie potrzebowałam, ale chleb trzymałam. Pierwszy raz, jak tam poszłam do tej pracy, nie wierzyłam, że będę miała co jeść i trzymałam ten chleb z sobą. En aquel trabajo tremendo, porque esto no lo he dicho ahora, yo lo sé de antes, o del libro, la gente que venía, veías la gente venir, y luego ves su ropa. Y te haces consciente de que ellos ya no están. Es un sentimiento que traspasa. Está diciendo ahora Halina que desde hace tiempo, cuando empezó con ese trabajo, también pudo saber o pudo saber cómo sabe el pan. Hace meses que no ha comido un cacho de pan fresco, ¿no? O bastante fresco, más o menos, ¿no? Nagle tam pracowali mężczyźni, tacy byli jak szkielety i ciężkie takie wózki ciągnęli z kamieniami. Jeden podleciał do mnie, wyciągnął rękę, żeby mu dała ten chleb, a ja się bałam dać ten chleb z ręki. Ahí estaban hombres trabajando, siguiendo trabajando en el campo, llevando carros llenos de piedras y todos hombres esqueletos, ¿no? Delgados por falta de buena alimentación
I se acercó a Halina para que le dé un cacho de pan. I te dziewczyny suplicándola que le dé el cacho del pan. Popchnęły mi, daj mu ten chleb, będziesz tam miała zaraz co jeść. I mis amigas me dicen, dale, a nosotros algo encontraremos. Dałam mu, ale został bity za to. Pobili go Niemcy za to. Le di el cacho del pan, él lo ha comido así, con ganas, con ansia. Pero lo vieron alemanes y les dieron una paliza por eso, que ni sé. A tu szliśmy kolumną w tą stronę sortować te rzeczy, a tutaj szła tą stronę kolumna prowadzonych do gazu Żydów z Węgier. I tak stanęliśmy, bo nie można było przejść, tak było ciasno. I stanęłam akurat przy takim małżeństwie. Mężczyzna trzymał koszyczek i butelkę, co się karmi dziecko smoczkiem. Mm-hmm. A kobieta miała dziecko na ręku. I zapytał mężczyzna nas, jak daleko do kolonii żydowskiej, bo trzeba to dziecko nakarmić. Mieli jeszcze kilka metrów do ostatniej kolonii na świecie. Komory gazowej. Do komory gazowej. I od razu ten dym i ogień, ogień i dym. Habla de una experiencia de que estos últimos días en el campo que tenía Halina, que cuando se veía la gente, se cruzaban por el camino con la gente que iba a las cámaras de gas. Una familia formada por un hombre, mujer y niño en el carro. Sin carro, en las manos, el niño en las manos, en las manos. Y preguntan si está lejos la colonia judía. Halina se calló porque sabía que no hay ninguna colonia judía por ahí. Ellos han ido en unos minutos, les faltaban para ir a las cámaras de gas. ¿Qué pasa? Que luego ella se encontró con el chupete del niño, ¿no? Seleccionando la ropa. Una experiencia muy profunda y muy, muy horrible, ¿no? Ogień. Dym, zapach palonego mięsa ludzkiego, góry odzieży, dzieci inne, dorosłych, eleganckie, od biedoty. Sortować to, paczki pakować i do pociągu zanosić i to wywożą do Niemców. I tak dzień po dniu, kilka tygodni, już ludzkie słowo nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Wziąłam nic, słowa już niczego nie wyrażają więcej. Proszę. Powoli będziemy kończyć. No tak. En este momento las palabras no tenían ningún sentido. Ya sola, notando el tremendo olor de la carne quemada, del humo que salía de las chimeneas de las cámaras de gas. Esto es lo que se le quedó. Esperanza estaba al punto de morirse. Pero como dice en su libro, es lo último en morir. Była zima już, nadchodzi nowy rok, 1 stycznia, 45 rok. Już przedtem zbombardowali sami te komory gazowe, zniszczyli to wszystko, zacierali ślady i Rosjanie już byli blisko. Jeszcze 3 tygodnie Auschwitz zostaje wyzwolony, ale 1 stycznia nie biorą nas do pracy i chciałam rozmawiać przez te druty kolczaste z koleżanką i wtedy postrzelili mnie. Strzelili. 1 de enero, año nuevo, ya se acerca la liberación, alemanes empiezan a destruir el campo de concentración, lo bombardean, hunden. Quise hablar con una amiga. Hubo un muro de alambres, ¿no? ¿Cómo se dice? Vallas. Aquí, ¿cómo se dice? Sí, vallas, ¿no? Vallas eléctricas. Quise hablar con una amiga y desde el torre de control de guardia dispararon y me hirieron fuertemente. Jeszcze raz pomyślałam, teraz mnie zabił. Po 5 takich latach, to wszystko, co już przeżyłam,
Przez ten cały czas, już miałam 15 lat, już lepiej wyglądałam też, bo tam było jedzenie. I teraz mnie zabił. Nie, powiedziałam sobie, będę trzymać moje życie zębami i pięściami. Nie umrę. Y he llegado a pensar, he sobrevivido 5 años horribles, tremendos, de las experiencias infrahumanas. Y ahora van a acabar conmigo. Pensaba que la vida se me va. Los rusos ya están cerca para librar, pero no, me agarré a la vida. Digo, hay una expresión en polaco que con los dientes agarré la vida, ¿no? Quiere decir lo último. ¿Qué pude hacer? I tak, okazało się, że kula, on celował w serce, kula przeszła mi 4 razy. Tutaj weszła, tutaj wyszła, tutaj weszła jeszcze raz i zatrzymała się tutaj w plecach. Sí. La bala, la bala, la bala, la bala pasó por la mano izquierda, la traspasó, se metió bajo del ganglios. ¿Cómo se puede decir? Yo creo que sí, ¿no? Ganglios. Axines. Gracias. Axines. Y acabó al lado del pulmón. Pero no acabó conmigo. No, y tak. Teraz do szpitala. Śnieg, mróz. Lecę, padam, lecę do tego szpitala tam. I nikt się mną nie chce zająć, nikogo to nie obchodzi. Teraz już nie ma selekcji i nie ma komór gazowych, są tylko jeszcze lekarze, SS-mani, którzy dobijają chorych. Przychodzą i na prycy. Kto jest ciężko chory, albo w ogóle chory, to zabijają go. Teraz wiedziałam, że on przyjdzie i zabije mnie, zastrzeli. Bueno, acabo en un hospital, así herida. Hay soldados médicos alemanes que también hagan selección. ¿Quién puede sobrevivir? ¿Quién no? El que no presenta señales o posibilidades de vida, lo disparan en la misma cama y fuera. Pero yo todavía, después de un día, estaba viva y me dejó vivir. ¿Qué más? Tak. No i przyszedł ten lekarz. Po dwóch dniach przyszedł. No zamarłam, jak widziałam, jak wchodzi. I kazał mi przyjść więcej do światła, chciał mnie zobaczyć. Zapytał, co się stało, ja mu opowiedziałam. I on krzyczał na tą blokową, dlaczego mnie nie obmyła krwi, żeby szybko mnie obmyła i przyprowadziła do bramy i stamtąd wezmą mnie do męskiego obozu. Tam jest operacyjna sala i wyjmął mi kulę z pleców. Miał mnie zabić, a uratował mnie. Este médico hizo otra revisión. Otro día después, ya después de 2 días desde el disparo, y vio que he sobrevivido. Más, echó la bronca a la enfermera, a la sanitaria que la estaba cuidando, ¿por qué no la lavó? ¿Por qué no le hizo este servicio y no le ayudó? Y decidió en este momento, o lo mandó que lo haga, y decidió mandar a Halina al departamento de los hombres del hospital, y allí hubo una sala de cirugía para que la puedan sacar la bala de la espalda. I tak, rękę miałam bezwładną. La mano casi sin mover, inútil, dormida, sin funcionar, no? Kule wyjęli mi, ale jeszcze coś się zdarzyło. La bala, me sacaron la bala. Moja pierwsza miłość też. Y ahí surgió algo interesante y bonito. Ahí surgió mi primer amor. Był sanitariusz, Abraham. Un flechazo. Con un sanitario judío que se llamaba Abraham. On mnie przyjął do tego szpitala. On stał, kiedy mi wyjmowali kulę, pomagał lekarzowi. On estaba cuidándome. Él estaba ayudando al médico para que pueda sacar la bala de mi espalda. No i czułam, że już mam kogoś, że już mi jest dobrze na świecie. Nawet, że to jeszcze było Auschwitz, ale już Rosjanie są blisko i będzie wyzwolenie. A już jest ktoś w moim życiu. Już nie jestem sama. Estaba recuperando la esperanza que ya hay alguien quien puedo querer, quien puedo amar, que no estoy sola en esta vida,
que pinto algo. Surgió o resurgió de nuevo esperanza, una nueva motivación para poder vivir. Jednak nie. On starał się trzymać daleka ode mnie, okazało się. Pero parece ser que él empezó a tomar distancia. Bał się w tym miejscu takiej bliskości. Tenía miedo de cercanía, de que las denunciasen, de que puedan acabar los dos, que por este ligue, ¿no? Como se suele decir aquí, ¿no? Pues hay paso. Nagle przestał się odzywać do mnie. Dejó de hablar. Podchodził do innych chorych. Le me ignoraba, se acercaba a otros. Aż mu ktoś zwrócił uwagę. Dlaczego ty jej nie powiesz dzień dobry, tak jak inny? Hasta que alguien le echó la bronca, dice, ¿por qué no hablas con ella? A on mówi, ja nie muszę każdej pacjentce. Y él le respondió, yo no tengo que hablar con cada paciente. No, strasznie mnie to bolało. Le ha dolido mucho a Halina, no eso. I też byłam bardzo zła na siebie samą. Estaba mal conmigo misma. Y tenía reproches hacia mí, qué tonta eres, Halina. No, y tak sobie myślałam, wszystkich straciłam, nie mam już nikogo z moich najdroższych, najukochańszych. A teraz nagle ten chłopak mi nie mówi dzień dobry i jestem bardzo nieszczęśliwa. No. Y piensa, toma ya uno, alguien que en el que te has enamorado, pasa de ti, ¿no? Te ignora, no dice ni buenos días. W końcu po tej operacji, że byłam na prysie taka zbolała, samotna, nagle widzę, że on jakoś idzie w moim kierunku, do mojej prysy. I kończymy już. Tak już. I mira, después en la sala de la recuperación, después de la sala, en la sala de recuperación, un día se acercó a mí. No i udawałam, że śpię. Już nie chciałam jeszcze raz rozczarować się. No, yo ya estaba fingiendo, ya estaba desesperada. Dice, ahora paso yo de ti. Y fingía que dormía. No i on podszedł jednak do mnie. Pero se acercó. I zapytał, czy mnie boli bardzo. Y me preguntó, ¿te duele? Ja mu nie odpowiadam, ja śpię. Yo no respondo, soy dura. No. A on mówi... Aguanto, más bien aguanto. Mówi, ty nie śpisz, widziałem, że miałeś przed chwilą otwarte oczy. I me dices que no duermes, que has tenido hace poco los ojos abiertos. Nie chcesz rozmawiać ze mną? No quieres hablar conmigo? Bo nie muszę z każdym sanitariuszem. Y yo le digo, yo no tengo que hablar con cada sanitario. Ay. No, kończymy, nie? Niech pani powie, co się stało. Después de todo, ya no se pudieron juntar, les separaron, intercambiaron direcciones, pero ya no se encontraron. Y el amor murió en el campo, pero el recuerdo ahí se queda. Muchas gracias. Igoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alegingo. Igoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alegingo. Baina none
txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Lanzasteis algunas preguntas para Alina. Yo creo que la primera de CIU, del colegio de CIU ya ha sido respondida, cuál fue una de las mejores experiencias en el campo. Pero igual podemos preguntar a Alina, ¿cuál fue su motivación en el campo de concentración para no rendirse? Eso creo que es lo principal, para no rendirse. Para no rendirse. Co pani dawało nadzieję, żeby się nie poddawać? Co było taką, co motywowało do przeżycia? Czytałam książki w getcie warszawskim. Wiedziałam, że świat, znałam świat z książek, znałam świat i miłość rodziny do wojny, kiedy jeszcze byłam dzieckiem. Chciałam żyć. Wierzyłam, że jak Niemcy przegrają wojnę, wszyscy liczyliśmy na to, ci, co jeszcze mieli siłę trwać, że Niemcy przegrają i my będziemy znowu wolni. Chciałam żyć. Chciałam żyć i opowiedzieć to wszystko też. En esta charla, no, en la anterior, Halina decía que le gustaba leer los libros cuando estaban en el ghetto en Varsovia. Y sabía que hay otro mundo. Era como niña de 10 años, luego hasta 15. Sabía que hay otro mundo, que se puede ser feliz, que se puede amar y ser amado, pero sobre todo sabía, y les llegaban las noticias, que los alemanes no son eternos y la guerra no va a durar siempre, y que esto un día acaba. Y esta esperanza la motivaba para poder sobrevivir, para poder superar todos estos horrores les tocó pasar. Y una última pregunta. Por cierto, Alina y también su nieta Yael tienen Facebook y la podéis pedir la amistad y os va a responder a todas vuestras preguntas. ¿Vale? Y el libro... el libro os recomiendo leeros. Está muy bien, aclara todos los detalles, cómo se vivió en el campo, cómo se vivió en el gueto. Por eso voy a preguntar ahora una cosa que no sale en el libro. Podéis preguntar a vuestros profesores de religión y os facilitarán si queréis tener acceso al libro. Y una última pregunta, si Alina mantiene o mantuvo contacto con otros sobrevivientes. Pani kontakt i ma pani kontakt z tymi, którzy przeżyli Auschwitz, z innymi osobami, które przeżyły Auschwitz. Tak, ale teraz już prawie nikt nie ma. Ale nie, miałam z niektórymi. Dice que intenta mantener el contacto con otros supervivientes de Auschwitz y de otros campos de concentración. ¿Qué pasa? Que cada vez son menos. Yo eso no sé de Halina, pero
En estos últimos dos años han muerto 3.000 de supervivientes de diferentes campos de concentración. Pues cada vez son menos. Es un privilegio que podemos tener entre nosotros personas como Halina. Yo creo que esas eran unas palabras muy buenas para finalizar. Y pues damos a Halina un gran aplauso. Muchas gracias. Vielen Dank, Robin. Halina, chciałem podziękować im, nie? Tak. Dziękuję z całego serca. Czuję tak, jakbym wyszła teraz wyzwolona z obozu i do jakichś ciepłych, serdecznych przyjaciół od razu. Nie samotna. Me siento como hubiera salido del campo de concentración y hubiera llegado a las personas generosas, amables, como hubiera llegado a donde los amigos, ahora mismo. Oye, y el mensaje de... Y Halina también tiene un mensaje, sobre todo para vosotros, los jóvenes que no habéis conocido, estas barbaridades por las que pasó nuestra hermana Halina. Najważniejsze w życiu jest zrozumieć drugiego człowieka, być życzliwym, pomóc. Najważniejsze jest nie przejmować się drobnostkami, a samym życiem, a samym tym, co jest poważne, tym, co pozwala żyć i dalej żyć. Co daje sens życiu. Co daje sens życiu, o, właśnie. Tak. Dice Halina que lo importante en la vida, en esta vida, es intentar comprender al otro, tener empatía, estar dispuesto a ayudar a hacer lo que está en nuestras manos para que otros también sean felices o puedan ser felices o vivir de mejor manera posible. Y sobre todo, no dar importancia a las cosas de segunda o de la tercera que no tienen ninguna importancia, sino dar importancia a las cosas de verdad importantes, que es amor, amar, ser amado y las que dan sentido a nuestra vida. Jeszcze słowo. Najważniejsza jest rzeczywistość, teraz. To, co było wczoraj, trzeba pamiętać o tym, ale żyć trzeba tym, co jest teraz i nie oglądać się wstecz, tylko żyć tym. Ja chcę wam jeszcze coś powiedzieć. Mój mąż niedawno zmarł, kilka miesięcy temu. Myśmy byli razem 68 lat na włóczędze z Polski do innych krajów, aż do Izraela żeśmy przybyli. Nie mieliśmy nikogo. Mój mąż, jego rodzina też całkowicie zginęła, też był z Warszawy. I po trochu, to najważniejsze było, że kochaliśmy się, mieszkaliśmy w namiocie. Dziecko mi się urodziło, pierwsze dziecko, mieszkaliśmy w namiocie, a później w baraku blaszanym, a później w jednym pokoju. I coraz tak i razem, i dzieliliśmy się wszystkim. I tak 68 lat, ostatnie 8 lat mój mąż miał wypadek, samochód go przejechał i byłam z nim dniami i nocami. Całe moje życie było tylko. Do dziś, jak już nie ma go, to nagle słyszę Hala, Hala, bo tak mnie wołał, kiedy byłam przy nim i noce i dnie. I to jest ważne w życiu, to. Dice Halina que lo importante es vivir aquí y ahora. La historia, el pasado ya es pasado, ya es historia. Aprender de la historia para no volver a cometer los mismos errores, barbaries, etc.
Pero también quiere compartir una experiencia. Hace unos meses se le murió el marido. Tuvo un accidente de coche y Halina estaba cuidándole 8 años. ¿Qué pasa? Que con toda la trayectoria que hizo, luego lo hicieron en común, desde la liberación, los dos fueron de Varsovia, no coincidieron en el campo de concentración, se conocieron. Vivieron unos meses, años, primer hijo nació cuando vivieron en una tienda, luego en un pabellón de acero, luego se trasladaron porque llevaban vida de vagabundos a Israel cuando hubo oportunidad, a Israel, y así, apoyándose uno en otro, pudieron superar todas estas dificultades, problemas, más. Ni Halina tenía a nadie, ni su pareja, ni su marido tuvo a nadie. Empezaron de cero. Y sí que se puede. Ahora está con nosotros su nieta, pero tiene más familia y está feliz de lo que ha logrado en la vida, con el esfuerzo, con ganas de superación, etc. Este es el mensaje que os quiere transmitir. Y con el amor, claro.